Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz w Ameryce te wybory. Wybory już od jakiegoś czasu są problematyczne. Tam na Florydzie 20 lat temu to były problemy, że tam przychodzili z tymi papierami, wkładali w tych papierach, tam maszyna wyciskała jakieś guziczki, no i był duży problem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Filmików bardzo często z demonetyzowanych. Także te wybory często dziwią ludzi. Największym teraz takim wstydem dla demokracji, no to są te głosowania kopertowe. No i dlaczego jest to największy wstyd? No wstyd jest taki, że w Ameryce głosowanie jest anonimowe. To znaczy ktoś się deklaruje, powiedzmy, jako republikanin czy demokrata w swoim miejscu zamieszkania, tam go przydzielają. No jak idzie na wybory, no to dostaje kartkę z politykami republikańskimi czy socjalistycznymi. No jest taka możliwość zadeklarowania się niezależnym. Czyli ktoś może się zadeklarować niezależny i wtedy przychodzi na wybory i pytają się konserwatyści czy socjaliści. No i wtedy się wybiera i można głosować na kogo się chce. Także to jest, nie ma czegoś, że jest jakieś takie przywiązanie. No ale najważniejsza sprawa, no to są te wybory międzyprezydenckie czy prezydenckie. Kongres ma 435 reprezentantów, czyli to jest proporcjonalnie w każdym stanie do ilości ludzi. Kalifornia ma tam z 50 reprezentantów, Rhode Island ma z 3-4 powiedzmy. No i Izba Senatu, gdzie każdy stan ma dwóch senatorów. Kalifornia ma dwóch i Rhode Island ma dwóch. No ale teraz zaczyna się problem taki, że w jakimś stanie powiedzmy może być 40% republikanów i 60% demokratów, no i 0 republikanów ma swoich reprezentantów w kongresie. To jest makabra. No i tutaj to nazywają coś takiego gerrymandering, czyli mandering to tak jak jest salamandra. No i był taki polityk Jerry, tam 1870 rok, coś takiego. No i on doszedł do wniosku, popatrzył się na te wszystkie mapy, popatrzył się i tak mówi, no coś jest nie tak, jest nas 40% i mamy 0 głosów. No i zaczął takie te okręgi wyborcze po prostu rysować w ten sposób, że patrzył się, okej, to tutaj ten okręg wyborczy, no to jest powiedzmy w stanie jest 40% republikanów, no ale tutaj jest 60, tutaj 60, tutaj 60, tutaj 60, no to powycinał takie okręgi w ogóle wzdłuż jakiejś drogi, wzdłuż jeziora, no i doszli do wniosku ludzie, że to wygląda jak salamandra i dlatego zaczęli nazywać gerrymandering. To taka historia jest. No ale takie dystrykty, powiedzmy, to jest dobra sprawa, no bo te 40% fizycznie ludzi mieszkających mają swoją reprezentację, bo jak inaczej się dzieje, jeżeli powiedzmy są jakieś tam dzielnice i w pewnej dzielnicy jest głosowanie, no to te 60%, każda dzielnica, która ma 60% powiedzmy socjalistów, no tak jakbyście popatrzyli powiedzmy na Warszawę, no to czy Żoliborz, czy Wola, czy Mokotów, Dolny, Górny, tam Rakowiec, te wszystkie przedmieścia warszawskie też, które podchodzą tam pod Warszawę, no to ta większość zabiera wszystko. No ale jakby popatrzeć się, gdzie ludzie, w jakich osiedlach czy dzielnicach mieszkają, czy ulicach i poprzełączali to, no to wtedy można by było powiedzieć, że to jest sprawiedliwe. No i tu właśnie zaczyna się cała ta sprawa
zaczyna się taka sprawa, że komuniści, demokraci ciągle kombinują w ten sposób, żeby nie było możliwości, żeby republikanie dostawali te swoje 40%. Oni zawsze rysują to tak, żeby te 40% było zjadane przez 60% i zawsze te mapy malują, że republikanie nie mają reprezentantów. No i teraz cała ta sprawa poszła do Sądu Najwyższego. No i w sądzie, dlaczego poszła do Sądu Najwyższego? No bo w Pensylwanii i w Północnej Karolinie demokraci zaczęli rysować się swoje mapy, republikanie się zdenerwowali i mówią, nie, no to tu będzie taka, zróbmy taką mapę, to my dostaniemy te 40%. No to później zrobili komisję, no i sąd w Karolinie, w Północnej Karolinie doszedł do wniosku, że oni zrobią swoją mapę. No ale konstytucje stanowe przewidują, że sędziowie i sądy, no to nie są prawodawcy, to nie są ustawodawcy. Oni po prostu mają interpretować prawo, mają interpretować konstytucję. No a teraz sędziowie się wzięli za robienie prawa, no i dlatego to wszystko trafiło do Sądu Najwyższego. W Pensylwanii był właśnie też podobna sprawa, no bo w Pensylwanii no to sąd zadecydował, że wybory kopertowe są ważne, no i sąd zadecydował, że ten drugi wtorek listopada, kiedy są wybory, no to przez ostatnie 100-200 lat to zawsze drugi wtorek listopada był dniem wyborów, a w Pensylwanii komuniści zdecydowali, że no, żeby mieć wolne wybory, żeby mieć swobodne wybory, żeby mieć taką samą, takie same bezpieczeństwo, żeby mieć demokrację, no to wybory trzeba liczyć do piątku. No i tu jest ten problem, że tak jak mówiłem, ludzie się deklarują, ale później jak przychodzą, dostają tą kartkę, to na tej kartce nie jest napisane, to nie jest napisane nazwisko kogoś. Także wkłada się tą kartkę z tymi czarnymi kuleczkami, no i maszyna liczy, no ale maszyna liczy anonimowo. Maszyna liczy anonimowo. No i dlatego dużo tych przekrętów się zaczyna być. Tak samo te wszystkie koperty, które przychodzą, no to tam nie ma imienia, nazwiska, tam po prostu są anonimowe karty. No i później te karty są liczone. Komuniści liczą, dopóki im się nie znajdzie. Słyszycie o tym, że znaleźli walizkę tutaj, plecak tam, dwie skrzynki tam. No i liczą, i liczą, i liczą, i liczą, i w końcu doliczą. Także, że w Ameryce jest stalinizm i stalinizm. Stalin powiedział, że nieważne kto głosuje, ważne, żeby kto liczy głosy. No i teraz tak wygląda. No wszystkie te stany republikańskie szału dostają. Ci konserwatyści po prostu nie mogą wytrzymać, no bo to jest złodziejstwo. To jest złodziejstwo w biały dzień. Przesuwanie tych terminów głosowania, przez czekanie na jakieś koperty. No nawet jeżeli by było głosowanie kopertowe, no to trzeba by było powiedzieć, wyślij pół roku wcześniej i dojdzie do wtorku. A nie jest to, że wyślą w poniedziałek i później przychodzi. Bo w niektórych stanach to nawet było tak, że część ustawodawców powiedziała, no dobra, już jak jest koperta i masz stempel, no to data stempla się liczy i od wtorku do piątku powiedzmy policzymy, bo tam ten wtorkowy stempel jest ważny. No nie, a niektórzy sędziowie powiedzieli, że stempel, nie stempel, jak wrzucili do jakiejś tam skrzynki, no to też jest ważne. No i właśnie było takie żniwa, były żniwa głosowań kopertowych, bo komuniści łazili po niektórych dzielnicach i tam dawali $10 i mówią, dostałeś kartkę? No tak, no to masz tu $10 na McDonald'sa, daj mi tą kartkę, na kogo będziesz głosował? No na jakiegoś tam republikanina, no to komuniści mówią, nie, głosuj, to oni dadzą ci zasiłki, to oni ci dadzą to, tamto, wpisz tutaj tą stronę. No i rozdawali te pieniądze, dostawali te karty, no bo te karty nie są fałszowane, no bo to można by było powiedzmy
sprawdzić, no ale jest jeden wielki cyrk, no i są najróżniejsze propozycje, jak to zreperować. No dużo wariatów mówi, że to komputer ma zreperować, no ale patrząc się teraz na tego Twittera, no to wszyscy ci hinduscy komuniści, którzy rządzili w Twitterze, wszyscy ci nie mieszkający w Izraelu, co rządzili Twitterem, oni po prostu ustawiali Twittera tak, że konserwatyści nie byli widzialni albo byli usuwani, tam mieli taki, w cieniu byli dawani, wysyłani byli na banicję, także, że komputer to nie jest rozwiązanie, po prostu takie klasyczne przyjście na głosowanie, no to chyba jest jednak najlepsza sprawa. No i teraz ten Sąd Najwyższy się bierze za to, kto, gdzie i jak może. No, Konstytucja amerykańska Stany Zjednoczone, no to jest republika konstytucyjna, czyli republika, czyli publiczność, czyli obywatele. No i mają konstytucję na poziomie Waszyngtonu, no i mają konstytucję na poziomie swoich własnych stanów, te 50 stanów, które mają 100 senatorów, no to tam obywatele decydują, co chcą robić. Jeżeli jest jakieś głosowanie tam większościowe, no to każdy stan decyduje. No, na poziomie Waszyngtonu, no to jest w zasadzie ochrona kraju, ochrona narodu, tego rodzaju bardzo, bardzo wysoki poziom wspólny. Na każdy stan, no to jest taki pojedynczy kraj, no i w tym ten pojedynczy kraj, w zależności kto tam mieszka, jakie ma zasoby naturalne, jakie ma możliwości finansowe, no to głosuje. Komuniści chcieliby, żeby to wszystko się przesunęło do Waszyngtonu, chcieliby, żeby w ogóle sądy stanowe też decydowały, no ale są na temat tego głosowania i prawa do głosowania, to jest 14 poprawka do konstytucji, 15 poprawka do konstytucji, no i ustawa praw do głosowania, no to było wtedy tam lata 1960, kiedy ten Martin Luther King tam walczył, tam murzyni po prostu dostawali większe prawa, szczególnie tam na południu. No ale to już jest wszystko poza nami. To już wszystko się zmieniło. I teraz komuniści zaczęli używać homoseksualistów do walki z wolną Ameryką. Komuniści zaczęli używać transwestytów do tego, żeby zniszczyć demokrację. No, obywatele się denerwują. Te 40-50%, no bo w Ameryce jest podzielone, tak. Jak się popatrzy tak stanowo, no to patrzycie, to zawsze jest tam 51% i 40%, 49% w Ameryce. No ale komuniści są w tych wszystkich wielkich miastach, szczególnie na tym wschodnim wybrzeżu, tam gdzie było 13 kolonii angielskich, czyli tutaj od Atlantyku. No tam są najstarsze te miasta, także one mają najstarsze uniwersytety, najstarszy przemysł. Tam to są bogate miasta, no bo to zawsze przy oceanie, no to był jakaś wymiana gospodarcza. No i one wszystkie się zamieniły po prostu w komunistyczne stany. Tam są biznesy, no to tam jest bardzo dużo pieniędzy. Jak jest bardzo dużo pieniędzy, no to jest bardzo dużo podatków. Jak jest bardzo dużo podatków, no to wtedy można rozdawać to na lewo i prawo. No i wtedy budżetówka zaczyna się formować. Wszyscy nauczyciele w Ameryce, no to są komuniści. Wszyscy większość policjantów, większość strażaków, no to są socjaliści. To jest po prostu ludzie, którzy żyją z podatków, no to głosują za budżetówką. Wszystkie związki zawodowe, no to są w zasadzie socjaliści, no bo stanowe regulacje i federalne regulacje decydują o tym, że oni mają stawki dużo, dużo większe niż na wolnym rynku. Czyli tak można powiedzieć, że demokracja doprowadziła do tego, że
że te 60% ludzi, którzy korzysta z tego, że wykorzystuje te pozostałe 40%, czy 45%, czy 49%, ta mniejsza połowa, można powiedzieć, tak trochę z uśmiechem, no to zaczyna nie mieć nic do powiedzenia. No i to jest właśnie ta makabra, kiedy nie dość, że można oszukać, no to jeszcze można zmienić, albo można po prostu zlikwidować przeciwnika. No na razie jeszcze komuniści nie zrobili Ameryki jednopartyjnej, no ale chcieliby. Dużo amerykańskich demokratów, no to oni naprawdę uważają, że system powinien być jednopartyjny. No na przykładzie Twittera i tych wszystkich komunistów na Facebooku, no to oni doszli do wniosku, że nie można myśleć inaczej niż po linii partyjnej. No i ta poprawność polityczna, komunistyczna właśnie doprowadziła do tego, że te platformy są jakie są. No groźba jest taka, czy niebezpieczeństwo jest takie. Dużo ludzi, nawet dzisiaj, jak się rozmawia z ludźmi, że ta jednopartyjność, no to jest bardzo niebezpieczna. No bo później dochodzi do tego, że tak jak w Niemczech wybrali powiedzmy tego człowieka z wąsikiem, no i później on zablokował demokrację. No i zaczęło się tak. Napad na Polskę, wymordował tyle katolików, później zaczął mordować Żydów, w międzyczasie Ruscy napadli, no tam było dużo, dużo powiedzmy ludzi, którzy później wylądowali w Izraelu, no ale Polska straciła 3 miliony katolików, 3 miliony Żydów, to jest przepraszam, bardzo, bardzo poważna liczba, no ale od czego to się zaczęło? No od tego się zaczęło, że wybrali narodowych socjalistów, no i dzisiaj właśnie jedna z tych głównych, Aleksandra Ocasio-Cortez, to ona jest socjalistką amerykańską, pod skrzydłami Partii Demokratycznej, no i oni pchają w tym kierunku, oni zawsze przezywają, wyzywają konserwatystów od faszystów, no ale chcieliby. Oni chcieliby po prostu fizycznie zacząć likwidować. Chcieliby zacząć zakładać obozy koncentracyjne, zamykać twarz. Wolność wypowiedzi w ogóle zniknęła. Przez ostatnie 60 lat ten marsz przez instytucje na uniwersytetach przekonał młodych ludzi, że socjalizm jest wspaniały, no i że wolność wypowiedzi tak, ale tylko wypowiedź po linii partyjnej. Tak, także wybory się są bardzo ważne, no i sędziowie nie powinni w to ingerować i interweniować. No i Sąd Najwyższy będzie musiał zdecydować, kto ma prawo do głosowania. No, każdy normalny człowiek rozumie, że obywatele. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No musicie walczyć, musicie się nie poddawać, musicie głosować, musicie być aktywni. No nie możemy dać się zagryźć komunistom. Zobaczymy, jak to będzie w 2024 roku. No ale trzeba być aktywnym i dawać opór lewakom. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na socjalistów. No mam nadzieję, że tam was stąpną te podatki, że dotknie was dosyć boleśnie. Mam nadzieję, że będziecie płakać. Tylko pamiętajcie, że wasi sąsiedzi też będą płakać tak jak wy, a oni nie chcieli tego, a wy to chcieliście. Także że niszczycie Amerykę nieustannym wyborem lewaków. Zdrowia dla normalnych.